Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie zaoramy farmazoniarza. To trzeba powtarzać cały czas, trzymać rękę na pulsie i pokazywać i wytykać błędy, ponieważ nie ma od kogo się uczyć w Polsce. Moi drodzy, ja nie mam... Jak ja na przykład nagrałem materiał o Snowflake czy CrowdStrike'u, nie ma dyskusji w ogóle. Nikt nie inwestuje w spółki, które się świetnie rozwijają, mają wysoki CAGR, są compoundersami tak zwanymi, mają przewagi rynkowe, technologiczne, mają otoczone są fosą, tymi młotami. Czyli po prostu nie ma wiedzy inwestycyjnej w Polsce tak na tyle rozpowszechnionej. Są tylko... W mainstreamie są osoby, które straszą i tylko mówią o bitcoinie, złocie, srebrze czy o nieruchomościach. Jest to jedna po prostu wielka tragedia. Ja nie mam się od kogo uczyć, więc ja muszę sam sobie gdzieś tam szukać możliwości za granicami i ponieważ pokażę Wam przykład i to jest na rynku polskim też to widziałem, że już to jest, ale nie będę wytykał palcami. Kiyosaki. To jest gościu, który generuje 4,7 miliona wyświetleń na takim tweetie, gdzie straszy w krótkich hasłach. Wielki krach nadchodzi. Depresja jest możliwa. Fed będzie zmuszony drukować miliardy dolarów fejkowych pieniędzy. Do roku 2025 on przewiduje złoto na poziomie $5000, $500 za jedną uncję srebra i $500,000 za jednego bitcoina. Ponieważ po prostu dolar upadnie, wszyscy stracą wiarę w bitcoina i za 2 lata już mamy mieć takie wyniki. Mamy mieć 2,7 razy większą wycenę złota od momentu, w którym to nagrywam i 23 razy większą wycenę srebra, kiedy ja to nagrywam. Najlepsze jest to, że w 10 lutego, jak piszę na Kompariku, Kiyosaki napisał na Twitterze, że wszystko nagle gwałtownie spadnie, powołując się na fakt, że ponad 144 000 osób straciło pracę w amerykańskim sektorze IT w 2022, a 66 000 ludzi zostało zwolnionych w 2023. Łączenie dziwnych w ogóle faktów. I słuchajcie, pokażę Wam to. Najpierw zaoram Kiyosakiego tym, że on straszy od lat, mam taki wykres S&P 500 do roku 2010, do roku 2021, gdzieś tam połowa 2021, więc nadchodzi za każdym razem, jak go widzicie, za każdym razem on przewiduje krach i ten krach był przewidywany, prawdopodobnie on przewidział, nie wiem, 20 krachów z 2, które wydarzyły się na tym rynku i cały czas on po prostu straszy z tego właśnie powodu, że to generuje coraz większą liczbę kliknięć, lajków, polubień, retweetów, cytowania przez media, tak jak właśnie Komparik przecież napisał no, klikalny bardzo materiał o nim. Straszy, aż w końcu trafi, więc zepsuty zegar zawsze 2 razy pokaże dobrą godzinę. No ale nikt nie zastanawia się w komentarzach, nikt, jak zobaczycie sobie te tweety, nikt nie zastanawia się w tych tweetach, skąd cena $5000 za złoto i $500 za jedną uncję srebra? Czy nikt nie bierze sobie pod uwagę, że są też na rynku srebra czy złota producenci złota i srebra? Czy wyobrażacie sobie, co będzie w głowie przedsiębiorców i tych firm, które produkują złoto i srebro, kopią te złoto i srebro, kiedy cena wzrośnie do 45 czy $50 za cenę srebra, bo może taka być sytuacja. Czyli na przykład przekroczymy $2500 za cenę złota w jakimś szoku podażowym. To co będą ci przedsiębiorcy czekać, aż będzie rosło? Nie, oni zwiększą zatrudnienie na 3 zmiany, większe zatrudnienie, większa automatyzacja, żeby więcej jeszcze wyprodukować złota i srebra, żeby wykorzystać ten czas, w którym te złoto czy srebro jest więcej warte. Jakby nikt o tym nie myśli w ogóle, że są na rynku przedsiębiorcy. To nie jest Bitcoin, gdzie masz algorytmiczną podaż, inflację, tak? Tych coinów, gdzie za wykopany blok jest określona liczba bitcoinów i tego nie można zwiększyć, chyba że będziesz miał 51% mocy sieci i zrobisz po prostu update sieci, wszyscy się górnicy, czy będziesz miał taką moc i się wszyscy na to zgodzą i inny będzie konsensus bitcoina. Może tak być. Ale jeśli chodzi o złoto i srebro, rzucanie hasło, że będzie po $500 za jedną uncję i tak 23 razy wzrośnie cena srebra, to albo dolar by musiał upaść i to na pewno w 2 lata, nie wiem, czy jest to możliwe do tego, żeby to się wydarzyło, ale wszystko wtedy będzie wyceniane o wiele więcej. Historycznie złoto i srebro przegrywa z rynkiem akcyjnym, czy teraz z kryptowalutami, jeśli chodzi o wyceny, to jest surowiec. I ja chciałbym znowu odczarować srebro i złoto w Polce, ponieważ traktujecie surowiec, towar przemysłowy jako święty graal, co jest nieprawdą, ponieważ rynek pokazuje, jak jest naprawdę. To jest surowiec, on też podąża z innymi surowcami w tandemie. Czasami właśnie może być szok podażowy, jak było z drewnem, które było bardzo skoczne i tak dalej, ale również potem ta podaż była nadgoniona, łańcuchy dostaw były nadgonione i było już to uspokojone. Tak samo było z gazem, a gaz mamy teraz tańszy niż po inwazji Rosji na Ukrainę. No i tyle. Tak to wygląda, jeśli chodzi o srebro i złoto. Oczywiście nadal gdzieś tam jest jakiś tam kapitał spekulacyjny, który winduje tą cenę w górę czy w dół, ale to po prostu boomerzy sądzą, że to jest coś wartościowego, a dla generacji Z złoto i srebro nie jest wartościowe, tylko przyszłość, tylko technologia. Ale jedziemy dalej. On napisał, że powołał się na fakt, że ponad 200 tysięcy ludzi straciło pracę w spółkach big techowych. I znowu to jest dowód na to, że nikt nie myśli o tym, jak to wyglądało to na przestrzeni czasu. Tylko teraz są nagłówki. Utracili zatrudnienie, nie, big tech tnie etaty. Zobaczcie, 40 tysięcy ludzi zwolnionych zostało przez maila. A to jest, moi drodzy, tylko i wyłącznie korekta zatrudnienia w czasie pandemicznym, kiedy te liczby były ogromne, wtedy po prostu było masa zatrudnień i to są, zobaczcie, 746 tysięcy ludzi zostało zatrudnionych od czwartego kwartału 2019 do kwartału trzeciego. Korekta tego zatrudnienia to jest 18 tysięcy czy 40 tysięcy z takiej liczby. Więc jeśli komuś się wydaje, że teraz jest tragedia jakaś, jeśli chodzi o zatrudnienie, że już po prostu jest krach na big techu i tak dalej, wszyscy tracą pracę, to jest nieprawda, bo to jest optymalizacja zatrudnienia. Było po prostu przezatrudnienie, za dużo było zatrudnienia w jednym momencie i teraz po prostu optymalizują stanowiska. Optymalizują stanowiska, żeby nie było po prostu tracenia pieniędzy, żeby każda godzina pracy była dobrze wykorzystana i niektóre po prostu stanowiska pracy są już niepotrzebne. I to się dzieje, a nie tak, że to już teraz jest koniec i krach i przez to powinien złoto czy srebro czy Bitcoin powinno spaść. Po prostu łączenie niektórych faktów tutaj u Kiyosakiego naprawdę nie działa, ale to, co działa u niego, to to, że generuje 4,7 miliona wyświetleń, mnóstwo lajków, mnóstwo retweetów, ale trzeba naprawdę brać na to poprawkę, ponieważ dzięki temu i przez to ludzie nie rozwijają się w swojej edukacji inwestycyjnej, finansowej. Bardzo, bardzo was uszczuplam na to, żebyście uważali na takich ludzi. Ja tam byłem po prostu. Ja cały czas w tej bańce strachu i Armagedonu byłem, ale kiedy z tego wyszedłem, skill poszedł do góry, ponieważ zacząłem się o wiele, wiele lepszych i innych rzeczy uczyć. Zapraszam bardzo serdecznie do opisu. Cześć.